Polska. Polskie Radio. Muzyczny lunch. Muzyczny lunch, czwórka Polskie Radio. Jest z nami Tomasz Ostrowski, muzyk tworzący na pograniczu elektroniki, ambientu, muzyki autorskiej. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, kiedy zaczęło się twoje odkrywanie brzmień elektronicznych, jak ta przygoda została impulsem pobudzona do bardzo konkretnych działań? Kiedy miało to miejsce? No to faktycznie historia. Lata 80. Rozkwit muzyki elektronicznej na każdym polu, można powiedzieć, naszego miejsca na globie, bo zarówno muzyka światowa, jak i polska rodzima wówczas miała chyba swoje, takie bym powiedział, złote lata. Marek Biliński, Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, Tangerine Dream, no można by to wymieniać, Vangelis, ojej, tak dobrze, że jesteś, bo bym naprawdę nie mógł sobie tego wybaczyć. Tak, piękna muzyka, piękne brzmienia, fascynujące dźwięki. My w czwórce prezentowaliśmy twoje spotkanie na pograniczu muzyki elektronicznej i etno ambientu z Jahjarem Izrani, Persem mieszkającym w Polsce. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie. A dzisiaj w muzycznym lunchu prezentujemy twoje najnowsze kompozycje, bo płyta już niebawem, na początku, myślę, 2021 roku. Tak, lekkie opóźnienie z wiadomych przyczyn, myślę, że każdy się domyśla, sytuacja na świecie i w kraju. Muzyka, część materiału, która długo powstawała. To była naprawdę bardzo długa przerwa związana z wywołana w zasadzie wieloma czynnikami, ale najważniejsze, że jest materiał, można powiedzieć, gotowy, kilkanaście numerów na nowy krążek i premiera, mam nadzieję, właśnie w przyszłym roku.
Muzyczny Lunch, Czwórka, Polskie Radio. Jako pierwsi prezentujemy najnowsze kompozycje Tomasza Ostrowskiego, który jest dzisiaj z nami. Tomku, jak ewoluowała twoja muzyka? Wiem, że fascynowały cię takie monumentalne kompozycje, ale z czasem skłaniałeś się ku kameralistyce, mógłbym powiedzieć, bardziej takim opartym o harmonię kompozycjom i mniej gdzieś wybrzmiewającym różnymi takimi niuansami, środkami jakimiś takimi dodatkowymi, bajerami elektronicznymi, tylko raczej no, skłania się chyba ku melodyce bardziej. Tak, ja zarówno lubię zgłębiać się w emocjach, jak i również cieszyć się tą muzyką. W tej przestrzeni, którą oferuje elektronika, jest wiele środków wyrazu, dźwięków niepowtarzalnych, od analogowych brzmień poprzez używanie i modyfikowanie sampli. Ta muzyka jest swego rodzaju właśnie zabawą, która daje mi olbrzymią frajdę, więc oprócz tego, że staram się zawsze powiązać ją z emocjami, no myślę, że to chyba w każdej dziedzinie sztuki tak jest, że bez emocji powstaje produkt, a nie sztuka. W związku z tym nie jest mi to uczucie nieodzowne, że muszą być podstawą emocje. Natomiast uwielbiam też podkreślić mocnym bitem i nadać pewnej energetycznej aury właśnie we własnej muzyce. Tomku, gdzie można w internecie odszukać twoje kompozycje? Masz swoją stronę internetową, wydawnictwo? Sporo lat już jestem obecny w sieci, więc wystarczy wpisać Tomasz Ostrowski i myślę, że wszystko, co jest związane z moją twórczością, pojawi się każdemu, który będzie ciekaw tego, co robię. Polecamy wszystkim miłośnikom muzyki elektronicznej, ale takiej zakorzenionej jeszcze w erze takiej muzyki analogowej, bo z niej wychodziłeś w latach 80., a czekając na twoją płytę, no polecamy. Tomasz Ostrowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam.